Johnny, chodźmy się dokończyć tego typa, sprawę z nim. Dobra. Bo w sumie leży tam już całą noc. On żyje? Chyba tak. Chyba? Nie wiem, spróbuj go obudzić. Panie, pobudka, pobudka. Wstawaj. No, w kolano cios, zawsze działa. No to proszę pana, co pan wie? Jeden jest bez maski, a drugi w masce i wygląda jak debil. A teraz? Dalej, dobra. Się nie boję. Gadaj, kto cię tu przysłał? Jeszcze nie zabiję ci go. Co ty zapomniałeś angielskiego? No, dobra, już mówię, przepraszam. No to, to trzech. Twój kolega, twój przyjaciel. Nie mam przyjaciół. Ale z którym się ostatnio pokłóciłeś. No, kolega, imię. Już nie będę cię mówił wprost. Imię. David. David, no tak. Mogłem się domyśleć. Nic, mój kolega coś chciał zająć w tym kierunku. Po co cię tu przysłał? Żeby was kontrolować i sprawdzić, czy wszystko z wami dobrze. Po co mu to do wiedzy? Dobra. W końcu twój przyjaciel. Johnny, jak sytuacja? Nic nie idzie, chodźcie. Dobra, weź się może z nim coś jeszcze pobaw. Nie zabijaj go. Ty, co jest? Co jest? Strzelaj! O cholera, sorry. No schowajmy się zaraz. Zlecam. No schowajmy się, dobra. Sorry. Kurde. Nie spodziewałem się, że będzie mógł biegać po tym, jak dostał. Dobra. Chowaj się. Stary, tak? Ja dzisiaj idę na tą wieżę odblokować tam tego, wiesz, radio, do Los Santos. Idziesz samotnie, tak? Tak. Może, wiesz co? Słyszę cały czas. Dobra. Odjeżdżam. Kurde! Było blisko. Bądź gotowy. Sprawdzają motory. Dobra, stary, jak coś, to po cichu to załatwmy. Dobra, tylko tłumik założę. Bo jak, stary, wydamy, że tu jesteśmy, to trochę w dupie. Cholera, widzowie. Czy w ogóle z wami nie przywitamy, jak widzicie, każdy odcinek otrzymamy coraz grubiej, mocniej. Jak widzicie, widzowie, minął jeden cały dzień do ostatniego odcinka. I właśnie jest taki powiem, że uciekł nam ten ziomek, którego przysłał David. W ogóle po co ten David tu przysłał tych ludzi? Dobra, ale no co, trzeba, widzowie, piąć dupę, bo gdzieś tutaj są czerwoni. No i co, widzowie, zostawcie oczywiście suba, rozłapkę w górę. Czy widzowie oni niosą? Co jest? Stary, widzisz? Widzę. Jakiś boks. Może oni odjadą. Jadą, kurde, helikopter jest. Teraz zauważyłem. O kurde, co jest? O, stary, jest coraz gorzej. Dobra, szefie, bierz go. Dobra, nie. Cały czas słyszę. Kurde, chowaj się! Czekaj. O! Stary, o cholera. Co? Wstawaj, stary. Widzowie sobie wysadzają własne motory. Co tacy debile? Widać, że widzowie Lukas nie prowadzi, że oni sobie własne motory wysadzają. No i teraz się rozbierają. Bro, widzowie, to jest inny poziom. Ja po prostu nie rozumiem. Widzisz, czerwona organizacja to jest inna jakby... Co ty nosisz, idioto? Inna, widzowie, w ogóle. Sprawa, dobra. Ja, widzowie, zawolnimy im krumę w sumie. Może. No i stary, nie mamy transportu. Zajmijcie się tym miejscem. Cholera. Dobra, stary, póki mam wolną chwilę, od razu lecę. Dobra, trzymaj się. Cholera, widzowie, dobra, biegnę od razu. Ale kurde, co są za debile, oni sobie wysadzają własny motor. Widzowie, patrzcie to! Jak widzowie na zawołanie. Dobra, widzowie, patrzcie to! Jezu, jak to był, widzowie, fart. Co jest? Dobra. I widzowie, mamy mapę Kajo. I wiemy, że główny sygnał radiowy dochodzi z praktycznie środka Cayo Perico. Po prostu, widzowie, jest to jebitna wieża, więc musimy się do niej udać. Gdzie tam musimy, widzowie, odblokować sygnał. Tutaj myślę, że najlepiej będzie się tam też skontaktować z kimś na radiu. Widzowie, pojadę sobie takimi drogami, żebym nie został wykryty od razu. Jest, widzowie, wieża radiowa. Boże, ile razy użyłam słowa widzowie, teraz sobie cały czas zdaję sprawę. Jest tam, widzowie, ktoś? Dobra, włączam silnik. Dobra, nie widzę, by ktoś. Przyjdzie nam się jakoś zakraść. Dobra, pyk. Odszedł, dobra, to jest idealny moment. Dobra, widzowie, idę na samą górę tej wieży. O Boże, tu, widzowie, już może zacząć się robić grubo. Na rzeczy, widzowie, przygotowałem się na to i już się wziąłem. Wziąłem, widzowie, spadochron. O cholera. Ps, za tobą. Dobra, widzowie, idziemy dalej. Nie zmieściłem się, widzowie, kurde. O, dobra. Jezu, widzowie, to jest wielkie! O, tam ktoś jest, widzowie. No, żeby nas zobaczył. Dobra, czego się spodziewa? No witaj. Widzowie, będziemy teraz tak do siebie mierzyć. Co jest, widzowie? Co on, widzowie, zrobił? Ej, dobra, widzowie, nie mam pojęcia, ale jestem, widzowie, jeszcze nie na wieży. No i co, odpalam, widzowie, radio na naszej częstotliwości. Wchodzę z naszego, wpisuję 12. Dobra, wchodzę. Sobie próbuję się skontaktować z kimś. Halo? Halo? Co ty zrobisz? Jacob, powiedz mi, co ty robisz na Kaju? Długa historia. Ile mnie nie ma już? Dzisiaj. Nie mam pojęcia, teraz zapytam z tobą sygnał. Dobra, jestem
na Kayo. Powiem wam tak, Kayo jest mega przez czerwonych ogarnięta. Ja się zdjąłem z 10 w drodze do tej wieży, żeby się z wami skomunikować. A ty głupiś jakiś, że tam sam pojechałeś, czy co? My możemy, jeżeli chcesz, to my możemy tam do ciebie jakoś się zakraść, nie? No powiem ci, że jest to mega ciężkie, wszystko jest ostrzeżone. Ja ci powiem, że wyskakiwałem z 1000 metrów. Jak ty tam się nie... Jak ty się tam znalazłeś, to my się tam nie znajdziemy. Proszę. No ja ci mówię tak, wyskoczyłem z 1000 metrów i ledwo przeżyłem. Czego się nie robi dla pieniędzy. Znam tą wyspę jak własną kieszeń. Powiem ci, gdzie no, jest to terenie niestrzeżone. Szczerze mówiąc, łatwo byśmy ogarnęli jakoś tam dostęp. Dobra. No, jeżeli chcesz, możemy do siebie tam ten, się ogarnąć. Dobra, tak, ogarnąć. Może jak dacie radę, to spróbujcie. Dobra, panowie, ja muszę zwijać. Dobra, jak chcesz... Dobra, coś to mów. Dobra, trzymajcie się. Mam cię na radarze, więc spokojnie. Zowie, zszedłem z radia już, jak widzicie, wbijam na nasze radio. Johnny! Cholera, a tu nie ma kontaktu z Johnnym. Johnny! Tak? Słuchaj, kurwa mama się podjechała, znajduje wszystkie trupy, tam z 10 osób zabiłem po drodze. Lecę, stary, do ciebie. Jak u ciebie sytuacja? Jechałem na letkie rekonesans po wyspie, zobacz, czy niczego nie minąłem. Dobra, skoczyłem właśnie z wieży radiowej. Chyba nie zauważyli. Dobra, stary, jadę do naszego tego, do naszego schronu. No i widzicie, widzowie, tak jest na Kayo Perico. Strzelają, nie wiem czy do mnie, czy nie. Wracając, widzowie, tak jest na Kayo Perico, jak widzicie. Chowamy się, czyli wszystko dyskretnie, nie chcemy wywołać żadnej wojny. I tak dalej, widzowie. Po prostu jak najbardziej się da, się ukrywamy. Sobie poszukam tu jakiegoś pojazdu. No i widzowie, mamy motorek, lecimy. O, cholera! Widzę, jak ktoś widział, jak ląduje. Johnny, halo, jesteś na radiu? Jest. Chyba mam pościg kurum. Pomóc jakoś? No ja bym zajmowałem motor, zgubię ich zaraz. O, snajper. Cholera, widzowie, snajper. Kurde, jak to Kayo wygląda pięknie w tych shaderach. Boże, widzowie, jak to jest piękne. Widzowie, jestem już w naszym porcie praktycznie. Czy od drugiej strony, dobra, widzowie, woduję ten motor. Pewnie ma GPS-y. O, widzowie. Pyk. O, dobra, kurma, dobrze się schowałem pod wodą. Dobra, widzowie, tylko pytanie, kiedy mogę wypłynąć, bo nie mam płuc ryby, znaczy nie mam skrzel w zasadzie, więc nie przeżyję pod wodą, kurde, nie wiem, 10 minut. Dobra, no widzowie, jestem na razie, na ziemi nie widzą. Chodzę do naszego schronu. Gdzie jesteś, żony? Będę. Dobra, stary, przeczekajmy do jutra. Dobra. Albo do późniejszego wieczoru. Dobra. Do widzowie, minęły 2-3 godzinki, jak widzicie, zebraliśmy tutaj wszystkie osoby, ile mamy, czyli cała czwórka, bo brakuje nam jeszcze Johnego. Zobaczmy się chłopaków, co u nich. Co panowie u was? Co to za kurma? Co to? Witam. O, to Johnny, dobra. To dobrze. Dobra, panowie, mamy misję. Słucham uważnie. Ogarnęliśmy ludzi na Kayo, którzy będą nas podstawieni, żebyśmy mogli w miarę się poruszać po tej wyspie. Dlatego ogarnęliśmy kurumę, żebyśmy mogli tam pojechać. To panowie, wsiadajcie. Dobre. Musimy nas asekurować, gdy będziemy podczas, znaczy z nimi rozmawiać. No widzicie, panowie, insurgent. I teraz nie powinien w ogóle na nas zwrócić uwagi, bo jesteśmy kurumą. Najzwyklejszym pojazdem. Dobra, Johnny, ty pamiętasz, gdzie to było? To chyba gdzieś tutaj było, tak? No tak. Kurde, czy to było w prawo? Lotnisko? O tu chyba trzeba było odbić. Coś mówili. Że jak wyjeżdżasz z lotniska, to w lewo masz taką drogę do niczego. Chyba tak gadali, co nie? Tak. Socjalni, oni tutaj mieszkają, tak? Ta. Oczywiście ktoś tutaj jest, dobra. Witajcie. Witam. Dobra, wy tutaj mieszkacie, tak? Dokładnie. Tak. Słuchajcie, jest taka sprawa. Słyszałem, że wam się podobają rządy czerwonych tutaj. Mhm. Myślę, że możemy to naprawić, tylko musicie, panowie, mówić nam informacje, co czerwoni od was oczekują. W zasadzie, co zaraz od was oczekują. Myślę, że to jest bez problemu do zrobienia. Dobra. Tak samo. A co od was teraz oczekują? Robienia narkotyków? Czego? Oni robią wszystko. Czyli wszystkiego od was oczekują. Dokładnie. Narkotyki, jakieś roboty, inne duperele. Dobra, Johnny, podasz im może małą krótką falówkę, żeby mieli się jak z nami kontaktować? Dobra, proszę. Dobra, macie tą krótką falówkę. Jak się nazywasz? Mike. Mike, będziemy wypowiadać wasze imię, żebyś tam po prostu dziennie dał jakiś raport, co dzisiaj robiliście i tak dalej. A jaka częstotliwość radia? Masz wklejaną tam. A, dobra. Dobra, jak wejdziesz, to po prostu nie reaguj na to, co gadamy, czy coś. Po prostu jak otrzymasz swoje imię, wtedy zareaguj. Mhm. Lepiej nie miej jej przy sobie, ponieważ kto wie, może was szukają coś tego. Dobra. Będziemy informować o wszelkich informacjach.
W razie czego po prostu słuchajcie, to krótka falówka, my się zwijamy. Grajcie pozory jak najbardziej się da. Dobrze, dobrze. Ogarniamy. O kurde, widzowie. Ojciec syn, o kurde, dobra panowie. Naprawdę nie wyglądają na garniętych, ale przynajmniej pierwsza sobie mamy tutaj. Panowie, a wy jak? Pewne problemy z nim już czuję to. Dobra, panowie! Mono. Jak ten większy port, jak z nim? Czego się dowiedzieliście? Ogólnie to z tego co się dowiedziałem, to jest tam dużo osób tam przybywa z czerwonej organizacji i tam jakby coś miało być, no nie, jakby coś planowali. Czyli jest bardziej chroniony niż ten? Tak, dokładnie. No. Czyli na ten moment no, nie opłaca nam się go zaatakować. Nie, lepiej tak obserwować na razie jeszcze, no. Się przygotować. Chyba zostawię tu kurumę. Jesteśmy gotowi. Panowie, siadajcie. Widziałem, że teraz bardziej podejrzewają naszą tą mini bazę w środku. Tylko znalazłem tutaj alternatywę, chodźcie za mną. Zobaczcie, jak widzieliście wcześniej, teraz bardziej trzeba to podejrzewać. To widzę, udaj... Boże. Tutaj się udamy. Panowie. No. Znaczy tu się udamy, schowajcie się. Nasza baza w środku jest... Nie wiem dlaczego tak bardzo się na nią wzięli. Może jeszcze coś podejrzewają. Mamy tu widzowie jakiś sprzęt, który możemy wykorzystać. No i trzeba będzie te skrzynie wszystkie sprawdzić, co w nich jest. Dobra, to się ogarnie zaraz. Dobra. Chodźcie. Uwaga. Idzie jeden, uważaj. No panowie, schowajcie się. Zdjąć go. Poczekajcie jeszcze z tym. Kim ty jesteś? Dobra. Panowie, weźcie go do. Weźcie go do morza, wrzućcie. No a panowie, na razie tu musimy. Kto dzisiaj ma wartek? Ja mogę mieć. Dobra, to panowie widzimy się rano. Dobra. Cholera, jak to się niewygodnie spało, panowie, jak wy... Ja nie spałem. O, ja musiałem trochę... Odsapnąć, ło. Dobra, panowie. Co to jest? Zagłuszacz sygnał. Dobra, panowie, pilnujcie tego. Ja dzisiaj z Johnem wyruszymy na ten większy port. Wy dzisiaj zostańcie tutaj. Dobra. Jak coś, to jesteśmy w kontakcie. Dokładnie, na radiu. No i jak chcesz, to tutaj masz C4 tutaj są w pudełku. Spokojnie, jeszcze coś mam. Johnny, dawaj. Chodź, widziałem tutaj motor. Johnny, znajdź inny motor i spotkamy się. Więc poczekamy na Johnnego, znajdzie motor. To jest 6, więc naprawdę mega wcześnie. Pojedziemy tą trasą, ponieważ no, po prostu nie możemy się jakoś rzucać. Tego, masz mapę Kajo? Tak, mam. Ten port jest przed nami gdzieś? Mam mapę. No, to może ty prowadź. Wule widzowie minęły... Ile? 3 dni? Chyba? Już odkąd gadaliśmy z Białym i z Davidem. Znaczy widzowie, czy coś zadziałało w tym kierunku, czy nie. Na razie widzowie jest okej. Okay. W sensie, no... Jedźmy bardziej obrzeżami. Szukamy widzowie czegoś, co można by przeszukać. Jakiś hangar otwarty, taki... Takie widzowie byłyby najlepsze fanty, tak mi się wydaje. Kurde, widzowie, to jest wszystko pozamykane. Widzowie zamknięte na tip-top, no. Widzowie, jakaś pasku, ładownia. Kurde, że naprawdę nie ma tu nigdzie, nie można by... Nie znalazłem nic. Dobra, mam jakąś szopę. Wklej sobie mojego GPS-a. Dobra. Zobaczmy tutaj. No widzowie, co tu jakieś sprzęty? Powiedziałbym, że coś do tworzenia czegoś. No stary, dawaj, szybko. Strzelaj te skrzynki. Dobra. No u mnie jest kilka bomb, jakieś dodatki do broni, a u ciebie? Coś letkiego bym powiedział, może jakieś 2-3 pistoleciki, może jakiś akacz letki. Dobra, a co tu na środku jest? Jakieś preparaty? Tak. Kurde, dobra stary. Przynajmniej się coś z tego? Wziąłbym te bomby w sumie. Bierz bomby, ja tutaj do torby spakuję tego akacza i te pistoleciki. Dobra już. Ty stary, coś jest za cicho, słyszysz to? Znaczy w zasadzie nic nie słyszysz, też? A co? Stary, coś za cicho jest. Kurde. Nie bądź gotów. Ciebie. W sensie, no, słyszę stary, że nagle wszystko ucichło. Co? Słuchaj. Czy sobie jechało? Stary chyba wiedzą. Kurde. Bierz broń. Szykuj się. Cholera, widzowie, to chyba trzeba zacząć akcję już. Nie na cicho. To ci jeden. Poczekaj, jeszcze nie wie, że tu jesteśmy. Widzisz coś? Uważaj! Stary, jak czysto jest? O, uważaj! Skąd?
Z tyłu. Schowaj się za autem. Za auto, Johnny! Cudora widzowie. Bijesz ich? O, uważaj! Co tu się dzieje? No stary, wsiadajmy, odjeżdżajmy. Dobra. Jedzie ich więcej. Jedź stary. Kurde. Stary, uważaj. Cholera, widzowie. Ja ich ociągnę. Dobra. Cholera, zmusił się za mną, dobra. Staram się ich zgubić. Ty ich bierz na siebie. Ło, widzowie. Co jest, co oni robią? Co, widzowie, ostre pojeby. Kurde, w mi głowie. Staram się go zgubić, jest mgła, to nasz plus nawet. Umrzec. Patrzcie, widzowie. Ale czasem, widzowie, mam tą jedną nieszczęsną kurbę na ogonie. Ale czy teraz zgubiłem? Nie gadajcie nawet. No i widzowie, mamy to. O nie, jest tam, widzowie, co? Cholera, nie zauważyłem. Patrzcie, widzowie, już? Teraz się udało, czy nie? Nie, widzowie, jest ten buzar dalej za mną. Cały czas gdzieś tu jest, widzowie, ten buzar. Dobra, widzowie, skaczę. Cholera, widzowie, tu jest woda. A! O, ja pierdzielę, widzowie. Widzowie, chowam się w krzakach. Może widzowie mnie nie znajdą. To jest, uciekłem im. Stary, jak u ciebie? Gubiłem. No, stary. Uciekliśmy. Stary, wracam do nas. Dobra, widzowie, dobiegam tutaj jakoś. Dobra, stary, dobiegam do bazy. Panowie! Co jest? Stary, stary, żyjesz? Co mi stało? Żyję. Napadli nas. Stary, napadli nas. Gdzie? Wybijam ich wszystkich, ale puszczyli im w park. Stary, wstaniesz? Postawiam się. Otoczyli nas. Schowaj się, stary, za... Dobra, stary, ten port jest totalnie spalony. A, ale boli. Johnny, uważaj! Co jest, dobra? Helikopter! Dobra, widzę, wydaje mi się, że to, co zrobię, będzie mega riski. Stary, żyjesz? Kurde, jeden padł. Żyję. Stary, mówiłem, żebyś uważał. No. Żyję, ale on... Patrzcie, widzowie! Patrzcie to! Dobra, widzowie. Pozbyłem się ich? Zawaliście. Teraz spróbuję, widzowie, się skontaktować z chłopakami. Nie wytrzymam. Krwawe, co halo, panowie, jest to was? Halo! No halo! Ja już jestem na wyspie, stary. My też. No to ja powiem ci, że powinien się słyszeć. Wybuchniętego helikoptera. Co? Słuchaj mnie, czy atmosfera jest tam napięta? No trochę. Jest, ja tu jestem. Wow. Jest bardzo napięta. Nie wiem, co to było, ale jakiś helikopter właśnie od nas zawalił salwę wybuchającą. Jacob, gdzie ty jesteś? Kurde, szybko, bo dłużej tego nie pociągnę. Dobra, zobacz, mamy tą zaporę. Co was dzieje? Nie wiem. Cóż, dobra. To David? Kurde. To ja! Chaos. Johnny, chowaj się! Ściągam tumik, żebyś mocniejszą broń. Dobra, stary. Ło! Podpaliło się tutaj! Do wody! Ło, co jest? Nie zostawimy mnie tak, Kajon, przecież tak zrobię. Jacob, nie możemy tego zostawić. Gdzie jesteście? Port w Kajo. Tu, gdzie jest dobra. Największa strzelanina, jest widzę wszystko. Wasze radio. Wsiadaj. Stary! Czym ty tu przyjechałeś? Wsiadaj, nie zadawaj głupich pytań. Kurde, nie ma miejsca, dobra, idź. Masz miejsce, Nie zadawaj głupich pytań. Jedźcie. Sam wsiadaj, nie bierzcie jakiegoś klapka! Jedźcie. Dobra, stary, jedź. Sam se poradzi. Nie zostaw. Poradzi se. No dobra, się schowam na ziemię. A panowie, ty, ile mnie nie było? Z półtorej tygodnia? Trochę cię nie było, nie ukrywam. Co się działo? Co się u nas dzieje w gangu? Dobra, znalazłem sobie jakiś motor, lecę do was. Co jesteście? Na lotnisku. Spokojnie, nie musisz się przejmować. No jak tu, jak jestem na jakimś wzgórzu gdzieś.
Nie wiem, jakiś cmentarz tu jest w ogóle. Creepy fuj. Wróćmy do tego zasranego Los Santos, ja mam dosyć starych. No, stary. Przez półtorej tygodnia tak wygląda mniej więcej każdy dzień. Jeszcze helikopter. Czyli w skrócie niektórzy stąd z tych osób jest sobie postawionych. I zakładam, że parę osób, które zabiliśmy, aktualnie, też są ludzie białego. Aktualnie główny zarząd czerwonych nie ma tutaj takiej władzy. Tylko, że problem w tym, że w Los Santos oni nadal mają całą władzę. No, stary, zbieramy się tutaj jak najszybciej, bo jest tu kilka twoich ludzi. A pomijając setki czerwonych, to nie zajmę to jakoś, wiesz. Czerwoni nie z mojego oddziału są w Los Santos, zajmują się przejęciem całego Los Santos. Tutaj aktualnie nie ma oddelegowanych tak dużo ludzi, dlatego jeździ tu tak mało kurum. Aha, no to po chuj oni do nas strzelali, jak są twoi. Czemu strzelali, bo dalej nie są podlegli, w sensie są podlegli całej organizacji czerwonych, ale jednak mogę im dać polecenie. Czyli w skrócie, ja się napierdolę z twoimi, ale twoje są dla czerwonych, ale są dla ciebie. Można tak powiedzieć, no. Nie, że pojebane strzelali? Głos. No właśnie. Teraz to nie rozumiem sam. A dlaczego strzelali? Nie wiedzieli, że jest obok lotniska. Musiałem się tu pojawić osobiście, żeby cokolwiek zdziałać. Ja i tak bym się tu nie pokazywał, biorąc pod uwagę, że Lukasa wypędziliśmy z Los Santos, czyli no, osobę, która zdejmuje praktycznie czerwonymi cały czas. To obstawiam, że gdzieś szukała schronienia i skoro Kajo należy do czerwonych, to mogła się tu udać. Najpewniej co, tutaj ja leci bym... już kilka ich oddziałów nie podlegających mi, więc trzeba rzeczywiście się stąd zwijać. Więc słuchajcie, odstawię was tutaj w tym miejscu, podleci do was helikopter, którym odlecicie. Chyba, że wolicie łódź, żeby być mniej zauważeni. My sobie ogarniemy łódkę. No. Zaufaj nam. To ogarnijcie, ja idę odstawić auto, żeby nie było po mnie śladu. Dobra, trzymaj się. Nie spodziewałeś się, malutki. Może wiesz co, na początku dopłyniemy do tego bezczelnego Los Santos. Ale powiem ci stary, że przez ostatnie półtorej tygodnia chyba nie tak intensywnie nie działaliśmy. W sensie ja. No, ty mnie, my walczyliśmy. No i jesteśmy stary, minęło nam tylko 4 godzinki. Ale nie powiedziałem ci jeszcze jednej rzeczy. Poczekaj, jest Harry na radiu? Powinien być. Dostaliście Harry, się bezpiecznie. Tak. Harry, jesteś na radiu? No. Czekaj, napiszę do niego on to. I się opierdzielę widzę, ale powiem wam, że półtorej tygodnia naprawdę było intensywne dla Jacoba. Biorąc pod uwagę, że on z walki na walkę szedł. Od Alfy do czerwonych. Ale tak, wyspa no... Ta, cała jego baza została spalona, wybuchnięta, rozwalona. Ale no, jednak my przegraliśmy tą wojnę. Dobra, ale to co, nasza baza, każdy o niej wie, że spalona, co? Nie, nasza baza jest normalnie, tylko wiedzą, gdzie mamy typowo osiedle, gdzie nasi ludzie się poruszają. No czekaj, czekaj, muszę do Harry'ego. Kogo je zostawiłeś? O kurde. Czunego zostawiłem, widzowie. No i co? Ma problem. Zatem, widzowie, chcemy napisać do Harry'ego. Jestem widzowie ciekaw, jak moje Lambo? Siema. Halo. No co tam? Moje Lambo wróci do mnie w jednym kawałku, czy nie? No, musisz przyjechać tu, no. Przejdź to, znaczy... Na Mirror Park. No, no, no. Dobra, powiedz, przypiłeś się w kasynie? Zakładam, no, że tak. Jak przyjedziesz. Jest w kasynie? Powiem ci tak, myślę, że stoi jako główna nagroda w kasynie. Ewentualnie przefarbował je na żółto. Opa, no i widzisz, stary, jak to się jeździ? Stary, to auto wygląda gorzej niż twarz białego. Nie, no nie mów tak. Słuchajcie, ważna sprawa, mogę być przez jakiś czas nieaktywny, bo muszę tutaj posprzątać, żeby nie przywalili się do was czerwoni w Los Santos, więc jeśli nie będę odpowiadał, to znaczy, że załatwiam tutaj sprawy swoje, ale jeśli co będzie ja coś poważnego się dziać, to... Dobra, ja schodzę z radia. Dobra, przepraszam, że tak się... Jest. Patrz to, ale się zmatchingowałem z nim. Matchingujesz się do jego włosów. Siema, taki matching bluzę mam. Wiesz co to znaczy? Co? Gazuję? Ja też, no. Ale... Co on gada? Widzowie, ale mam matching bluzę. Zanim to zobaczysz, stój. No. Zanim to zobaczysz, nie bij, proszę. Dobra, jest to widzowie ciekaw. Że myślę, że już nie żyjesz, ale... Nie! Ja myślę, że to czerwony jest. Coś ty zrobił z tym autem, jakie felgi. Ej, pasuje teraz, oba, patrz. Ma jeszcze jakiś sygnet na ręce, pa to. Masz to przefarbować. Taki sygnet na ręce, dawaj, cyknij mi focie, stary. No weź. No ogarnij się. Ty, Harry, cykniesz mi fotę? O, stary, tego mi brakowało. A widziałeś nowe, a nie, widziałeś nowe GTR. Widzowie, muszę sobie odpalić licznik, bo miałem włączony.
Widzę, patrzcie to. No brakowało mi, widzowie, tego autka. Nie mogę. Pytanie, czy tłumik włożył, czy nie? Ło! Nie no, stary! A to jakiegoś nobla chcę na to, jak ja teraz zrobiłem manewr. Ty, bo nam dom wyburzyli. No jest. Tuje. Ty właśnie, a nas sobie wywalili z niego? Wziąłem kasę swojego sejfu. Jeszcze kasy nie miałem, przecież sejfy nie mam. No to nie wiem, czy ja ta kasa była, ale wziąłem 200 koła. Ja płaciłem. Chyba Markusa. Kurde! Dobra, on przecież Olen sprzeda. Idźcie przebierz z normalne ciuchy. Co ty mówisz? Zostałem sobie to.